Dobry wieczór, już chyba dobry wieczór. Na pewno jesteśmy bardzo niezadowoleni z tego powodu, że nie udało nam się zdobyć tutaj żadnych punktów. Jeden z menadżerów w Anglii kiedyś powiedział, że po przegranym meczu, że my nie przegraliśmy meczu, my go nie zdążyliśmy po prostu wygrać. Chciałbym dzisiaj móc coś takiego samego powiedzieć. Niestety z racji pierwszej połowy nie jestem w stanie się podpisać pod tym zdaniem. Uważam, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu była bardzo słaba. Zabrakło praktycznie wszystkiego, cośmy sobie nakreślili. Oczywiście jedna sytuacja była i być może inaczej ta gra by wyglądała, gdyby Oktawian skończył ją bramką, ale myślę, że w przekroju meczu nie zasłużyliśmy na to, żeby tutaj zapunktować. Być może jeden punkt był w zasięgu naszego zespołu, ale mieliśmy za mało atutów. Za mało pokazaliśmy tego, co charakteryzowało mój zespół w poprzednich spotkaniach. Niemniej jednak jest to druga porażka po dużej zdobyczy 18-punktowej w tej rundzie, także nie załamujemy się. Najbliższy mecz już w niedzielę. Myślę, że złość sportowa wyjdzie w tym spotkaniu i będziemy chcieli się zrehabilitować i zgarnąć pulę na meczu z Bytowiem. Jeszcze raz gratuluję trenerowi. Dziękuję bardzo.